Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Europa Universalis 4. Ze mną jest pan Niedźwiedź. Dzień dobry. Halo? Ha, strollowałem cię. Udawałem, że mnie nie ma. Ha, taki, że nie żartowniść. No. Halo? Dobra, przyznam, że tobie to wyszło lepiej. No, chodź, chodź. Napisałem ci już na czacie, co o tobie sądzę. Zrzenadix. Dobra, otrzymuję grę. Ja ci zaraz... O, to teraz zaczynasz rozmowę. O nie, to jest... Ja już piszę. Właśnie chciałem wziąć parę z dupy. Byłem szybszy. Proszę. O. Tak, ofensywnie, ofensywnie. Karol nie ma dojechać też? Tak, Karol cię znajdzie. Znajdzie i zniszczy. Zgniecie jak takiego robaczka. Dobra, co ja tutaj robiłem w poprzednim odcinku? Aha, już pamiętam, nic. O kogo ja mogę ścisnąć? Uzbek wygrywa, o dziwo, wojnę. Kazań w sumie, jakby Kazań teraz to zaatakowanie. Po co mi sojusz z Kazaniem? Po co mnie sojusz? Sio, nie chcę sojuszu z Kazaniem. Zerwijmy ten sojusz, bo to bezużyteczny sojusznik. W sumie genialnie, Niedźwiedź, właśnie zerwałeś sojusze ze wszystkimi dookoła. Łącznie z Uzbekiem. Portugalia chce pokój. O, bardzo ładny peace deal. O, dostałem claim na Normandię przy okazji. Okej. Okay. Portugalia się wycofała z wojny. Wybornie. O, tutaj Kazan nie odpowie. Najdź odpowie, jedna prowincja litości. Ale Korasan... Jak myślisz, jaką wybrać ideę na Francuzach dyplomatyczną? Może jakiś pomysł? Na Francuzach? Mhm. Dyplomatyczną jaką? Myślałem expansion. Po prostu. No exploration, sorry. Myślałem po prostu exploration. Jak chcesz iść w kolonię, to czemu nie? Bardzo chętnie. 7000 litości. Timurydzi, mnie się wydaje, że to jest moment, w którym ja mówię wam dzień dobry! Genialnie, mamelucy wysyłają mi subsydia! Żartujesz? Serio? 3 dukaty mi wysyłają. O, straciłem... Straciłem jakieś tam w ogóle coś. Nie spodobało się moim ludziom, że wypowiadam wojnę Timurydową. Jezu, mameluk mnie kocha. Super! Mówi, ciśnij! On mówi mi, ciśnij, zmasakruj ich wszystkich, to imperialiści, imperialistyczna ścierwa. Dobra, gdzie jest Kuzestan? Jezus, ja o to walczę? Czy ja normalny jestem? O co ja wojnę wypowiedziałem? Musimy szybko oblegać wszystko. Zacznijmy od fortów. Oni mają jeden fort, czy mi się wydaje? Tak, w Samarakandzie. I szybko. Musimy tam dojść przed Uzbekiem, bo jak Uzbek tam dojdzie pierwszy, to będzie naprawdę, naprawdę źle. Call for peace z Tabarestanem. A to kto by się spodziewał w sumie. W sumie, Tabarestanie, ja ci powiem tak. Ja bym cię zwasalizował, gdyby nie fakt, że akurat walczę z kimś o wiele większym, więc ja ci każę zrobić tak. Force religion to przede wszystkim, masz być sunnitą. No, żeby pomóc Korakunlu, po prostu. To raz. Dwa. Pieniądze tego świata należą do mnie. Trzy. Military access Timurydom zabierzesz. Cztery. Nie ma w sumie cztery. Możesz, nie wiem, war repsy mi wysyłać, dopóki istniejesz. Czyli przez jakieś 5 minut jeszcze, zanim cię Korakunlu nie zje. Kogo tak zjadasz tam? Nie usłyszałem? Nikogo nie zjadam, pisuję z Tabarestanem, bo no nie mogę, no nie mogę tej wojny dłużej prowadzić, mam Call for Peace, a walczę z Timurydami, to stwierdziłem, że... Tabarestany to już nawet nie widzę. To jest gdzieś tam pod morzem Kaspijskim. O Jezus Maria, jak Wenecja w pizdę dostaje. Takie państwo gówno, w zasadzie. Więc może nawet i lepiej, że tego nie widzisz, bo tylko byś się denerwował, że takie gówno jest. Czy oni naprawdę mają tylko jeden fort? Chwila, mapa fortów, pokażcie. Fort level, tu jest fort. To jest lat. No i mam jeden fort, który będzie teraz należał do mnie. O nie! No nie, no tak się... A dobra, Uzbek tam stał. Dobrze, dobrze, dobrze. Tyle dobrego. Dobrze. O, tak. 42.
To było straszne. Jezus, pretendent Rebers. Teraz im wybuchli. Jezus Lombard. Maria, i to w całym kraju. Jezus Maria. Na litość boską. Dobra, Elan. Masz w końcu? No to mówiłem, że na początku gry to będziesz miał. To 483. To prawda. To jest bardzo szybko do wzięcia. Myślę o Diplomatic. No to zawsze dobre. Province War Score zmniejszony. Więcej relacji. Jak tam wolisz w sumie? Improve relations. Plus 20%! Jej! Dom. Widzisz? A może Exploration faktycznie wezmę. Zależy, czy zamierzasz walczyć. Nie chcę mi się... czy bym chciał polecieć w te kolonie, nie będę ukrywał w końcu. Jak to ty? No jak to ja lubię, no ja bardzo lubię. Pytanie tylko, czy Tabarez tam przeżyje te wojny z Quarkunu? Ej, Quarkunu wybuchło, czy mi się... Ottoman Separatist, o matko bosko, to już widzę, że Quarkunu ma przejebane. O, mogę zostać Defender of Faith'em. Interesujące. A ja nie. Ale mam 400 dukatów. Hopie, mam 400 dukatów. To subsydia do Mameluków. Ja nie wiem, co oni tam mają w tym kraju, ale naprawdę... Bardzo bogaty handel. Telefon u ciebie. Tak, telefon właśnie. O dziwo. Dlaczego mi tak pikał, to nie wiem. Chcesz do ciebie dzwonić w ogóle? Po coś? Właśnie nie. Tabarestan... A patrz, nie zniknęli. Ty... Co za pindy? No, to po co ja z nim pisowałem? Miałeś call for peace, jak mówiłeś. Ajajaj. Okej, okay, Uzbek spisował z Timurydem. Ja mam 35% warscora. Teraz jest problem, bo tam wszystko się oczywiście, wszystko tam jest rozbierane na części pierwsze. No to ja myślę, że jedyną słuszną teraz opcją będzie zabranie Timurydom wszystkiego. O, ładnie. Zabieram jeszcze Kale, wiesz? Angolom. Już zupełnie, zupełnie ich z lądu wypierdalam. Zabrałem też Main temu Brytanii, no i Brytania zostaje 4 prowincjami. W sumie, Uzbeku, ja cię przepraszam za to, co o tobie mówiłem. Ja powinienem zaakceptować twoje wyzwanie do wojny. Daj mi Royal Marriage. Tak, kochajmy się. Zapomnijmy o tym, co nas dzieli, skupmy się na tym, co nas łączy. A łączy nas to, że jesteśmy hordami. Tak. Protect Against Genua. 15 tysięcy żołnierzy mają. Wow, to mogę zrealizować w sumie. Jak odbiję Kuzestan, który jest Wargolem w ogóle. Geniusz niedźwiedzia. Wypowiedzi sobie wojnę o prowincję, która znajduje się na drugim końcu świata. Zapierdalaj teraz. To zawsze się bierze to przy granicy. Ja zawsze biorę przy granicy jako Wargol. Myślałem, że Kuzestan jest obok, a to patrzę, o nie. A tu ząg. No dokładnie. Mniej więcej tak to wyglądało. Kurde, mogę zaczekać. I sobie pobrać więcej od nich. Albo... mógłbym zrobić, żeby wyzwolili Walię, wiesz o tym? O, to nie wyzwolą. Znaczy, jeszcze nie teraz, bym musiał się trochę pomęczyć z tym, ale... Ale to jest to wykonalne. Bym musiał wtedy wpłynąć ich... Znaczy, bym musiał z nich ich casus belli zrobić sobie. Ottomani walczą z Quarkunu w końcu, matko bosko. To jest moment mój, żeby zaatakować Quarkunu. Dobra, weźmy tak. Nie chcemy się czekać w tej wojnie. Zostawcie mnie. Skończyłem, straciłem casus belli na Anglię, słuchaj. Takie są dobre czasy. O. A to śmiesznie. Starałem się właśnie z tą grupą ideową. A weźmy tę exploration, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Armio, biegnij tam, uratujcie ten fort. Nasz fort w Samarakandzie. A, straciłem prowincję na Rzym? Nie! O, native policy! Dobra, to jest coś nowego, stary, kojarzysz? Tak, native policy, czyli możesz wybrać sobie, jakie masz mieć nastawienie do tych... Tak, ja lubię trading. Tych zagranicznych imigrantów. Skurpa! No nie wierzę, no ja... Głupi pretendent, dobra. Fajne. Wam dupę. Fajne. Dajcie mi co możecie i chuj wam dupę. I sio stąd! Powiedziałem! Co tak przeklinasz? Przepraszam, czemu tak pan przeklina? Pytam się. Bo mnie zdenerwowali teraz, bo... Przepraszam, czy to jest wymówka? No. Tak, to jest wymówka. To jest wymówka? Tak. To jest wymówka. I przepraszam bardzo za takie przekleństwa, ale... No, to jest żadna wymówka. To wołało o pomstę do nieba po prostu. Tak się nie powinno robić. Halo, trzeba coś spalić za to. To skorujmy. To spalmy. To spłonie w ogóle. To nie ma opcji, że żyło. I skorujemy teraz. To też skorujemy. Niewiele zabrałem w tej wojnie, no bo kurde, gałgany, głupie pretendenty wybuchły im teraz. No. To jest najgorsze. Ja nie rozumiem w ogóle tej mechaniki nowej, że okej, dobra, ja wbiję do Timurydów i oni nie mają armii, no, ale powstaną im jacyś głupi pretendenci,
których jest więcej niż Timuredów kiedykolwiek było. I co ja mam teraz zrobić? No, czasami bywa, płakać. No. Płakać. Dokładnie, możesz płakać. Dobra. Są dwa forty obok siebie. Może warto. Mamy Luxus Announce France as the new rival? Co kurwa? No bo ja jest ma ze mną sojusz i wie, on rozumie. Ale tak nie wiem, nawet nie graniczymy ze sobą. Jeszcze. A to zabawne, bo to jest chyba w ogóle mój pierwszy rywal. Poza Anglią. A nie. Nie, tak, pierwszy mój rywal. Chyba te też ci dawno rywala. Wyślę ci embargo, no nie wiem, takie zwyczajowe przyjemności. Issue embargo. Czegoś nie rozumiem. Motyfy. Quarakunlu walczy z Ardanem, Otomanami, Gruzją i Trebizondem. Bo Gruzja się wyzwoliła! Jezus Maria, co tu się dzieje w ogóle? To jest dobre miejsce na fort. Tam by przesunąć. Wiecie, fabrykujcie tu klejmy na Quarakunlu. Trzeba ich zmasakrować, póki można. A Trebizond się wyzwolił? Trebizond też się wyzwolił! Wszyscy się wyzwolili od Quarakunlu! Jezus Maria, co to się dzieje w ogóle? Trebizond to my sobie zaatakujemy, zresztą to jest mnóstwo w ogóle wszystkiego. To trzeba zmasakrować. Co mi to złoży jaja. Opa! No i ładnie. No main. To tu stań. Może zapłacę wam w sumie support tribes. O, od razu lepiej. Ponad 60%. Super. Timuredzi trochę zjedzeni. Uzbecy. Będziecie chcieli ze mną sojusz? Będziecie chcieli, ale jak już ogarniecie, że to nieodpowiedzenie na wezwanie do wojny, to nie było celowe, tak? To był przypadek. To mi się tak kliknęło. Ja nie wiedziałem, że wy wygracie. Jakbym wiedział, że wygracie, to bym wam od razu pomógł, ale trochę scykałem. No. Nie ukrywam. Patrzę na Francję. Najlepiej byłoby zrobić sobie w Genui główny port handlowy, nie? Tam wszystko spływa teoretycznie. Chociaż sporo ucieka też do English Channelu. A English Channel bardziej odpowiada za północną Amerykę, którą chce kolonizować, nie? Ale jakie to zabawne, wszyscy wasale Quarakunlu mają sojusz na Quarakunlu i Ottomani pomagają mi się wyzwolić, w ogóle taka totalna wojna Quarakunlu, są zbierane części pierwsze, takie koniec, będziesz nas uciskał. Nie, Wałęsa mamy, Wałęsa mówi koniec, solidarność. No tak to wygląda. Niech to Quarakunlu teraz musi kupić sobie bilet, no i tyle, i sio, nie było. Tak to wygląda z mojej perspektywy, Ignacy. Wałęsa, dawaj mu. Co tam? Ignacy! Co się stało? Musisz coś zrobić, coś ważnego. Słucham cię. Weź kliknij na Genuę i supportuj im Crimean Separatists, bo wybuchli w Genui. W Azowie. Oni ich zniszczą. Nie, okay. Mi nie supportuj. Supportuję ich. O, i teraz oni będą... ja to dostanę. Nie. Nie, to są moi. Tylko wspierani przez ciebie. A, okej. Okay. Nie ma problemu, mogę pomóc. Bo widać, że są wspierani przeze mnie, nie? Tak, flaga. Kurwa, Switzerland, co oni zrobili z nimi? No. Teraz będzie claim na Quarakunlu. Będę tylko zaatakować, zmasakrować, zabrać. Co oni Szwajcarii zrobili? O, już mnie odkryli, mordo. Już cię odkryli? Nie. O, nie zabawiłem się za bardzo. A mogłeś pomóc? Chociaż raz mogłeś się przydać do czegoś. Mogłem, ale nie zrobiłem tego. Okej, okay, Gruzję. O co oni w ogóle walczą? Chwileczkę. Co to za wojna? To jest wojna Defender Ardalan. Ardalan War for Independence. Dokładnie tak. To jest Ardalan się wyzwolił. Chce być niepodległy. Mówi koniec imperialiści. Kutasy. Takie dwa zwisające upasa takie były jakieś. No właśnie tak chciałem spojrzeć. Czy będzie sytuacja, że na przykład w Austrii zadzieje się tak, że nie będą chcieli być moim imperatorem. Ale jak patrzę, to jest kurwa są mocni Austriacy. Wniosek. Trzeba by ich zaatakować. No. Okej, mamy claima. Skoro mamy claima, to teraz tylko wypowiedź wojnę. O, koniec wojny stuletniej. Plus jeden do stabilności. Jak mogę stracić stabilność jeden? Bo zaraz dostanę kolejną stabilność za darmo. Co można zrobić, żeby stracić stabilność? Coś, co ale się przydaje po co czasami. Ale po co ty chcesz tracić stabilność? Zrozu mój element, ja jestem na plus 3. Zabrać, czyli zerwać jakąś tą unię. Royal Marriage. Royal Marriage. Czy mam z kimś, kim bym nie chciał mieć? Savoy? Nie, no Savoy jest chyba też częścią Cesarstwa Rzymskiego, nie? Jest. No ja nie chcę zerwać. Coś jeszcze kosztuje stabilność? No, nie kojarzę. Trudno. Okej.
No to się nie udało. Okej, okay. Mamy lucy. Chodźcie, idziemy masakrować Parakun. To jest ten moment, w którym sobie pomagamy, jak przyjaciele. Chodźmy. No, mamy lucy. Obiecałem wam, chodźcie. Obiecałem wam terytoria, więc chodźcie i zmasakrujcie. Co będziecie chcieli, dostaniecie. O, witaj Kwarakunlu. Widzę, że armią się tutaj... Tak, nie, ale nie... O, i koń. I było sobie Kwarakunlu. Było, było. Umarło. Dobra, to idziemy pływać i odkrywać. Polecam. Aj, dobra, co ja temu mamelukowi mogę oddać w tej wojnie? Rugby mu oddam. Mają na to klejma, tak? To będą to chcieli pewnie. I tylko to. Tak, dostaną rugby. O. Obiecuję, że to będzie wasza prowincja. Tam, da. A, bo w sumie tutaj też nie powiedziałem, widzą, że ja obiecałem teraz mamelukom, bo jak widzieliście, oni nie chcieli dołączyć do wojny, ale jak powiedziałem im, że słuchajcie, dostaniecie tutaj prowincję, to od razu powiedzieli, to jasne, to jak dostaniemy prowincję, to dawaj, przyjacielu najlepszy. To tak, kwara czarna owca, trzeba zmasakrować. Jezus Maria, hordy nie da się teraz zniszczyć. Ja się zastanawiam, czy ktokolwiek mnie by zniszczył, jakby mnie oblegał, wiesz? Czemu? Bo tutaj takie... Jak jesteś oblegany, nie? No. W tym momencie tacy buntownicy ci powstają, ci tribes, nie? No. Na przykład Kwarakunu 27 tysięcy buntowników w jednej prowincji. Wow. I co ja mam zrobić, jak Kwarakunu sam w sobie miał 10 tysięcy żołnierzy? No nie wiem. To jest bez sensu. Usiąść i płakać. Usiąść, płakać i modlić się do wielkiego boga niedźwiedzia o pomoc. Dobra, płyniemy. Improve our prestige. O, w sumie nie głupie. Syria to jest wasal czyś? No tak. Mamluku, proszę bardzo, Mamluku, jak ty teraz chcesz, żebym ja ci oddał prowincję, jak ty z niczym nie graniczysz? 750... Okay. O, 800... Aż, nie, no muszę to sprawdzić. Z czym walczy Kwarakunlu? Twoje pustynne wojny po prostu są przerażające, jak je słucham. Kliknij sobie na Kwarakunlu na mapę dyplomatyczną, na chwileczkę. Na razie jestem ciupka zajęty, za moment spojrzę. To jest po prostu... I oni sobie klejmowali mnie, nie? To jest żałosne. Żałosne to, co tutaj się stało. Po prostu pierwszy rozbiór Kwarakunlu. Żegnaj, czarna. W Syrii przegrali. Warto było... To prawie jak Francja, a nie, ojej. Warto było być imperialistą, frajerze, Kwarakunlu? Bulwo? No. Ile ty wojen prowadzisz? Trzy. Syria. W ogóle jednoprowincjonalna Syria wypowiedziała im wojnę. To już niżej upaść się nie da. Może zobacz, jak taka mała Syria rozpierdala Europę, nie? Mhm. W tych trudnych czasach wszyscy jesteśmy Syryjczykami, albo mamy ich paszporty. Ignacy, te twoje żarty. Myślę, że były bardzo dobre. Takie w ogóle, to jest niepoprawnie politycznie. Nieprawda. Mówisz taką nienawiścią. O, i teraz dostałem właśnie misję, żeby zwasalizować Brytanię w jednej wojnie. I do kiedy mam z wami trus? Tu 9-6. Arrival of arrival? Ha! Wow. To może być ciekawe. Jak ty mówisz, że z otamanami ci się żyje? Dobrze. O, okej. Okay. A co? No, misja, żeby z nimi poprawić stosunki. Znaczy, no oni tak na razie to mnie lubią jako tako, tylko że no... Mam sojusz z mamelukami, już przestali tak na mnie patrzeć jak na dobrego pana. Kumpla. A taki burzą, no ty zdrajco, nie tak się dogadywaliśmy, mówi. A ja mówię, ej, no ale my się nigdy nie dogadywaliśmy, prawda? To jest ten problem, takie zaburzenie. Ale jak to? Ale tak to. No Gruzjo, masz bardzo duże terytoria tego Kwarakunlu. O! Foki! Halo Foko! Tu chcę skolonizować. A tu co to jest? Też są foczki. Zobaczcie, jakie ładne foczki. Halo! Minus tutaj... 68%. Jezus, 68%. A tutaj są wielorybki. Halo, panie wielorybku. Dzień dobry. O, zaraz anektuję Kirkazję. Kirkazję. Tak. Za chwilę będzie moja jedyna. O Boże, Bożenko. Jak mogłaś to zrobić z cyganem? Dokładnie. Nic tak nie boli jak zdrada. Zdrada z cyganem. Chłopów trzeba pilnować.
Albo się nie denerwować. Nikt tak nie kradnie jak cygan z cygańskiego taboru. To jest klasyk. To jest piękne, to jest piękna muzyka, naprawdę. Ja to jestem wielkim fanem braci Figo Fagot. O, 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 Gruzja spisowała, zabrała co mogła zabrać, a teraz pora na mnie. No od Karakojunu? Mhm. Brawo. Gruzja się wyzwoliła razem z Ardalanem i razem z Trebizondem zrobiły taką oni tak spiskowali między sobą takie, a może skoro mamy, jest nas trzech, nasza jest trójka, a i mamy razem większe siły niż nasz senior, to może zmasakrujemy. Ty, no tak powiedziałbym, że nawet brzmi to rozsądnie, nie? No i nawet, ej chwila, co się tutaj stało? Co się tu podziało w ogóle? Halo, mamy Luku. Halo, coś halo, mamy Luku, wracaj. O. I coś się złego stało. Co, Mameluk cię przestał lubić? No nie, no wycofał się i walczy z jakimiś Mameluka Nobel Rebel. No bo im wystrzeliwują co jakiś czas tacy. A co mnie oni obchodzą, przepraszam bardzo? No, tak, wiem, wyglądam, jak są dosyć zajętym krajem, jeżeli z tego co widzę. Aha, bo ty Karakojunlu... Aha, Gruzję teraz gryziesz, czy Karakojunlu? Teraz Karakojunlu. A jak ty ich gryziesz? Aha, bo ty gdzieś masz granicę z nimi tam dalej, dobra, ja nie widzę tego jeszcze. Ja tam nie widzę jeszcze. Znaczy nie mam jeszcze granicy. Będę miał za kilka miesięcy, jak Kirkazja anektuje. Nie wiem, jakim cudem mi się udało to skleić. To jest dziwne, wiesz, że przez Morze Kaspijskie nie można korować? Nie, nie można, bo to jest Inlandsi. Przez Inlandsi nie wolno. Nie wiem, czy to, no to takie bez sensu. No jakby w grze jest to traktowane jako jezioro, więc nie można. Bez sensu, tyle powiem. A co to, tutaj? Mosul, we get average penatolis. A, religion in Mosul changed to Shia. Maritime. Shia? Proszę bardzo. Mosul, co jest? Okay. Tu jest Shia chyba, tak? Show province? Nie, Sunni. A to nie. To nie pozwalam, bo Sunni to moja wiara. Będziecie bronić, dłużej będzie to oblegać, ale przynajmniej będziecie mojej wiary. Ja nie będę tego nawracał później. Ty jesteś sunnitą? W ogóle jesteś sunnitą? Tak, jestem sunnitą, ja. Prawdziwy etniczny Syryjczyk, ten, który się wysadza na stadionach. Chuju. Chuj. Ale to nie można tego ukrywać. No. Ja buduję właśnie Stade de France, wiesz? Mm. Tylko za mało wyjść ewakuacyjnych zrobię. Nie, tak, jak taki jesteś ten, to ja do ciebie przyjadę, ja ci zrobię, kurwa. Na twoim. A Syria widzę, że jest oblegana. Ha. Syria? Przez kogo? Przez Iraku. No cóż. Arrak, czyli Irak. Któż by się spodziewał? Słuchaj, co ty na to? W sumie, nie głupie, nie? No to co, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Ja bym Ignacy, byście wy ze mną był niedźwiedź. Na razie. O, a to był Europa Universalis 4, a powinien się chyba ty się żegnać, czy ja? Nie wiem, mniejsza większość. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się ciepło, pa, pa.